Agnieszka zagra idealnie, dlatego że zagra dobrze i zagra szybko. To jest niezwykle ważne w kontekście oczywiście kolejnych meczów. Pokazała przede wszystkim dojrzałość i klasę, której się po niej tutaj wszyscy spodziewają, bo no, wiemy doskonale, że Agnieszka nie lubi grać z zawodniczkami leworęcznymi, a okazało się, że tutaj z Delacroix właściwie poradziła sobie idealnie. No, był taki jeden krótki moment pod koniec pierwszego seta, kiedy Agnieszka trochę jakby się rozluźniła, myślała, że już ten mecz jest, ten pierwszy set jest wygrany i pozwoliła na to, by Australijka wygrała trzy gemy z rzędu i zamiast wygrać seta 6-1, no to wygrała go dopiero 6-4. No ale można powiedzieć, że za to zrekompensowała to sobie w drugim secie, także to rzeczywiście szybko, miło i przyjemnie Polka awansowała do trzeciej rundy. Patrząc w drabinkę, no to wiadomo, że Agnieszka jest faworytką. Oczywiście patrząc, nie wiem, na rywalkę w trzeciej rundzie, to będzie albo Jarmila Gajdoszowa, albo Portugalka Lapsel de Brito. No to nie są nazwiska, które mogłyby oczywiście powalić. Oczywiście też patrząc i dalej, potencjalne rywalki, nie wiem, może Makarowa, może Karolina Garcia, to też nie jest coś, czego Polka może się przestraszyć. W tym roku spełnia się trochę taki idealny scenariusz, czyli powinna nie tracić zbyt wiele siły w tych kolejnych rundach, bo wiemy, że to był na przykład kłopot właśnie w roku ubiegłym, kiedy po trzech ciężkich, trzysetowych meczach musiała zagrać półfinał z Sabiny Lisicki i odrobinę tej siły zabrakło w decydujących momentach. Także na razie właściwie idealnie. No, życzmy sobie, żeby się dalej tak układało.